Reset Obywatelski. Dobry wieczór. Pani profesor Ewa Łętowska jest gościem programu. Kłaniam się Państwu. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, pierwsza rzecznik praw obywatelskich, prawnik, profesor prawa. Starczy. Ja chciałam porozmawiać o książce Jak urządzić skrzetowisko. Ale powiedziała Pani, że jest zbyt poważna sytuacja, żebyśmy rozmawiali o... Nawet nie to. Myślę, że w tej chwili jest taki czas, że wiele rzeczy trzeba krócej i szybciej nazywać po imieniu. Książka Skrzatowisko, którą napisałam wspólnie z panem Krzysztofem Pawłowskim, to była bajka dla dzieci, która starała się przybliżyć znaczenie konstytucji. No więc jest skrzatowisko, skrzaty się gdzieś osiedliły, są różne społeczności w lesie, a to centaury, a to tam jakieś wodniki, a tam inne stwory, krasnoludy. No i oni sobie muszą jakieś życie ułożyć. No i chodziło właśnie o pewne zasady konstytucji organizujące życie. I to nawet, myślę, że ta bajka nawet miała jakiś sens, miała pewne wzięcie, ale można oczywiście używać takiego języka ezopowego też, żeby opowiadać o naszej rzeczywistości. Chociaż czy ja wiem, no już w tej chwili niektóre rzeczy to są już naprawdę, tak wkraczamy w bajki, a tu grzybki, a tutaj mamy sprawę grzybków, a tu mamy sprawę ryżych, a tu mamy sprawę jeszcze czegoś. No już naprawdę infantylnie to wszystko wygląda. Ale poważnie, chyba jest taki czas, żeby lepiej nazywać rzeczy po imieniu. No dobrze, no to mamy nazwaną rzecz po imieniu, czyli mamy ogłoszone wybory. No, ale nie tylko. No bo jeszcze referendum. No, referendum. I tutaj od razu, nazywając rzecz po imieniu, na czym polega problem? Otóż kiedy... Bo to nie jest takie nieprzypadkowe. Nie, to nie jest przypadkowe. Zamyślane. Znów, może pewne objaśnienie. Czasami, przecież my wiele rzeczy robimy odruchowo, no bo nie zastanawiamy się nad tym. Tak samo jest przy głosowaniu. My jesteśmy przyzwyczajeni, że przy głosowaniu, zwłaszcza przy samorządowych, dostajemy plik kartek. Na te kartki się kwituje, później coś z tymi kartkami się robi, głosuje wedle własnego uznania. Dobrze, ale przy referendum jest jedna rzecz specyficzna, mianowicie referendum jest ważne, ogólnopolskie wtedy, jeżeli udział jest zapewniony ponad 50% tych, którzy mają uprawnień do głosowania. Natomiast wybory są ważne, niezależnie od tego, ile osób weźmie udział w głosowaniu. I teraz, jeżeli jest pewna cienkość przy pobieraniu kart, dlatego że pobiera się karty do każdego głosowania oddzielnie, Sejm, Senat, referendum. I trzeba podpisać na liście. No i trzeba podpisać, że się wzięło karty. I teraz jest problem. Jest pewna właściwość referendum, która powoduje, że referendum jest szczególnie nastawione na pewną możliwość manipulacji. Otóż przy referendum można manipulować w mniej lub bardziej wyrafinowany sposób frekwencją. Dlatego, że jeżeli będzie mniej niż 50%, to wtedy jest w ogóle nie ważne. Nie, w ogóle nie ma znaczenia. W związku z tym, no już przecież w tej chwili mamy do czynienia z głosami, a co zrobić, bo ja nie chcę głosować w referendum. No to znaczy, że nie biorę tej karty. To jest pierwsza możliwość. Nie biorę karty, bo zaraz jeszcze powiem, bo jest pewna cienkość tutaj. Nie biorę karty. No dobrze, ale jak nie wezmę karty, no to tam zostanie puste miejsce. W tym pustym miejscu przecież można postawić jakiegoś kulfona i okazuje się, że karta została wzięta. Później różne dalsze rzeczy mogą się dziać. Wystarczy, że będzie kilkadziesiąt kulfonów i już będzie. Jest. Teraz, w związku z tym, ja już nawet gdzieś to i powiedziałam i później inni ludzie to podchwycili, jakieś inne źródła, bezpiecznie jest, nie chcę brać karty, nie chcę głosować, no to wobec tego w tym, jak to jest ta rubryka do pokwitowania, odmawiam pobrania karty, albo dopilnować, żeby to było napisane. Na to gdzieś, bo ja napisałam to gdzieś na Facebooku, na to ktoś napisał, no ale wtedy będzie wiadomo, że ja nie głosowałam. Ba! No na tym cała rzecz polega. No nie chcę powiedzieć niestety, no bo jeżeli nie chcę głosować, to muszę być, tak powiem, nastawiona na to, że będzie o tym
wiadome, a nie można tajnie nie głosować. Ale jest jeszcze druga rzecz, dlatego że z kolei w ustawie o referendum ogólnopolskim, to jest ustawa z 2003 roku, jest przepis, który mówi o tym, że ponieważ no, ustawodawca był świadomy, że ilość może tak się zdarzyć, że to jest artykuł 22, że liczba pobranych kart nie będzie się zgadzała z liczbą tych kart oddanych głosów. I nawet to przewidział. Więc tam jest tak napisane, że liczą się do frekwencji tylko te karty, które nie są całkowicie przedarte. Całkowicie przedarte, czyli ja rozumiem, że nie ma prawa wisieć na tym jednym włosku, tylko całkowicie. I że one się tylko liczą do frekwencji. Tylko, że jeszcze jest powiedziane, że komisja musi wskazać w protokole przypuszczalną przyczynę niezgodności pomiędzy kwitowaniem a liczbą kart. I proszę zwrócić uwagę, przypuszczalna przyczyna. Znaczy ja nie chcę sugerować, ja, ale... Ja nic nie chcę sugerować, ale ja... Ale ja mogę, bo jeżeli będzie ileś przedartych kart, to one się mogą zamienić. No w różne takie rzeczy. Takie cudowne samosklejenie. Ja nie chcę niczego sugerować. W każdym razie, do czego zmierzam? Jeżeli chcemy zademonstrować bezpieczny sposób zademonstrowania swojej niechęci, to ja bym sugerowała tą wzmiankę, no a już jak wzmiankę, wtedy nie biorę. Ale możemy na przykład się spotkać, bo to też tak może być, przecież ja nie wiem jak to będzie, że komisja będzie robiła jakieś wstręty. No to już jeżeli weźmiemy i pokwitujemy, no to wtedy przynajmniej przedrzyjmy. No tak, ale to jest tak, że komisja może wykonać taki numer, że będzie no. Jedna, druga, trzecia karta, tutaj pan dostaje, tutaj pan no więc ja dlatego o tym wszystkim mówię, przecież nie dlatego, że jestem już aż tak podejrzliwa, dlatego że to byłaby przesada, tylko że ja mówię, że wiele czynności w życiu wykonujemy mechanicznie, automatycznie, tak samo to. W związku, my się nad tym nie zastanawiamy, ale proszę zwrócić uwagę, jest różnica przy głosowaniu do parlamentu i jest różnica przy referendum. I my sobie z tej, ja dlaczego tak obszernie o tym wszystkim opowiadam, że to są takie technikalia prawnicze, które mają duże znaczenie, a w których ktoś, kto ma takie zamiłowanie do wykorzystywania takiego tunelowania naszego zachowania, wykorzystywania tunelowania. Przecież na tym samym żerują na przykład biznesy, które mówią, że jak podpisałeś umowę, jeżeli nie wypowiesz tej umowy, powiesz, że nie, to ci się automatycznie ją przedłuży. To jest ten sam mechanizm automatyzmu, tylko tym razem wykorzystany w służbie tych, którym zależy, żeby się referendum udało, i żeby ono było sugestywne. Przecież to samo jest przy, tak jak są kombinacje w prawie wyborczym, gerrymandering, to są te wykraiwania tych terytoriów dla właściwości komisji, tak żeby to było najkorzystniej dla układu populacji w zależności od tego, gdzie kto mieszka. To jest stara technika jeszcze z XIX wieku. Ale przecież tak samo wykorzystuje się różne inne właściwości. Sugestywne pytanie. Przecież znów my to znamy z kawałów. Czy pan przestał zdradzać żonę? Tak czy nie? Sugestywne pytanie. Na przykład w ten sposób można układać pytania do referendum. No dobrze, a czy pani profesor, zrobiono przesunięcie wyborów samorządowych na przyszły rok. To było niezgodne z konstytucją. To znaczy niezgodne z konstytucją. Jest nawet komunikat Państwowej Komisji Wyborczej, tam oni wisi, tam jest taka analiza niezgodna z konstytucją. Ja bym nie powiedziała, że to jest niezgodne, to jest wykorzystanie pewnej okazji. Dlatego, że jeżeli rozdzielenie tych dwóch cyklów ma na celu wykorzystanie właśnie naszego, bo inaczej nie wyciąganie profitów z tych naszych machinalnych zachowań, to teraz zbicie razem tych terminów właśnie prowadzi do tego wykorzystania. I my na to, my jesteśmy tak zaprogramowani, tak bipolarnie.
zgodne z konstytucją, niezgodne z konstytucją. W gruncie rzeczy czasami jest tak, że pomiędzy, w prawie to jest trochę inaczej, jest taka szara strefa, która, no na przykład znów, do bajek, chce pan bajki, proszę bardzo, Fredro będzie, wolność domku w swoim domku, proszę bardzo, no o łowieniu ryb w wojnie, kto stał, Paweł i Gaweł w jednym stanie domu. Otóż proszę zwrócić uwagę, co tam jest, czy naruszone prawa, ja ryby sobie łowię. A mi na nos kapie. Otóż to. To jest klasyczny znowu przykład nadużycia prawa. Nadużycie prawa jest, nie można powiedzieć, że on to jest złamanie, nadużycie, wykorzystanie sytuacji. I w prawie często tak bywa. I dlatego, kiedy my tak uporczywie dążymy w dyskursie do tego bipolarnego podziału, złamał konstytucję, jakieś głupstwo powiedzmy jest, tu się... Przykład, krateczka, ten tam krzyżyk, który się w krateczce stawia, wychodzi odrobinką poza. Tam na bok. Złamane. Ja bym powiedziała, nie przesadzajmy z tym wszystkim. I mówi się w tym, że musi być przecięcie dwóch linii wewnątrz pola tej kratki. No i w porządku, ale czy bliżej rogu, czy na środku, czy jakoś tam przesunięte, nie przesadzajmy z tym wszystkim. Więc ja nie chcę w to wchodzić, bo to jest w ogóle świetny temat zresztą, jak dalece formalizmy prawne są pożyteczne, bo są, a jak dalece są szkodliwe i jak sobie z nimi, krótko mówiąc, radzić w tym sensie, no żeby nie utonąć w tej bipolarności. Ale my jesteśmy dosyć mało sprawnym prawniczo społeczeństwem i niestety, no przecież te technikalia, no przecież teraz jak my rozmawiamy, no te finezje, czy my mamy tam wpisywać w rubryce, że nie pobraliśmy, czy my mamy przedzierać kartkę. Przecież jakie to są szczegółowe rzeczy. Dziennikarze o tym nie wiedzą. Zgodne z konstytucją, niezgodne no z konstytucją. No tak, ale to moje pytanie, ja się będę bronił. Ale nie dlatego, że czy to jest zgodne, czy nie. Przesunięcie wyborów samorządowych to jedno. I teraz nagle mamy wybory parlamentarne i referendum. Czyli kolejnego ogniwa. No, dialektyka, proszę pana, ilość przechodzi w jakość. Ile trzeba wyrwać włosów człowiekowi, żebyśmy mogli powiedzieć, że jest łysy? Jeden włos się wyrywa, dwa włosy i tak dalej, prawda? Wiemy, o co chodzi. W pewnym momencie mówimy, no jednak jest łysy. My w prawie znów mamy tendencję do patrzenia, jeden przepis. A tutaj te przesunięcia terminów i później wykorzystanie dalszych dalszej otoczki sytuacyjnej, możliwości powoduje, że to narasta. Więc naszą wadą jest to, że my nie potrafimy patrzeć na wybory jako na mechanizm. Mechanizm, który się składa z wielu elementów. I dlatego ja bym powiedziała tak, przy pierwszych przesunięciu, no jeszcze może być. Przy drugim, już mam wątpliwości co do rzetelności. Pewnie przy jakimś trzecim bym zaczęła głośno krzyczeć, ale wybory, ważność wyborów, walidacja wyborów zależy od orzeczenia Sądu Najwyższego. Czyli od orzeczenia, i to zwracam uwagę, tej izby, która jest pod nożem z uwagi na zakwestionowanie jej, jakby to powiedzieć, dobrego urodzenia, z uwagi na trwający kryzys wymiaru sprawiedliwości i kryzys systemowy, praworządności. Jest poczęta piórem ministra Ziobry. Tak, tak. I manipulacji, krótko mówiąc, które pan minister, jakby to powiedzieć, którymi nas obdarza. Nasz system. I to jest kwestionowane przez, między innymi przez... Moim zdaniem powinno być, dlatego że wybory są, jak są obserwowane na przykład przez obserwatorów z różnych zagranicznych, demokratycznych ciał, oni zwracają uwagę nie tylko na czystą zgodność z literą prawa, ale na zgodność również rzetelność. Rzetelność to jest ten właśnie ten
obszar, który się rozciąga pomiędzy bipolarnym ujęciem, zgodne z prawem, niezgodne z prawem, ale nierzetelne. Nierzetelne, bo nie było na przykład dostępu równego do teatru wyborczego, no, manipulacje, utrudnianie dostępu. Teatrem wyborczym nazywamy telewizję między innymi, narodową. Najrozmaitsze. Mnóstwo różnych rzeczy. I otóż, jeżeli teraz, ja dlaczego wywołałam, krótko mówiąc, tutaj kwestię Sądu Najwyższego. Ja się zajmowałam, tak troszkę bardziej chciałam, analizowałam problem przy okazji wyborów prezydenckich, tych niedawnych, ostatnich. I tam w tej uchwale walidacyjnej znalazłam bardzo niepokojący cytat, żebym wiedziała, że to bym przyniosła, no ale istnieje w każdym razie, który mówi, tam był problem taki, że ludzie bardzo często zaczepiali w pismach, które nazywali protestami wyborczymi, a które nie miały cech protestu, dlatego że u nas protest wyborczy ma bardzo wąskie pojęcie. Protest wyborczy to tylko może dotyczyć albo aktu głosowania, no dosypywanie głosów, no jakieś tam właśnie kombinacje ze sklejaniem cudownie głosów podartych i liczeniem głosów. Natomiast to wszystko, co dotyczy teatru wyborczego, to już nie. A ludzie się na to skarżyli. I w nieświadomości, że te ich pisma idą do jakichś szuflad i już. I proszę zwrócić uwagę, co napisał Sąd Najwyższy w tej uchwale. Sąd Najwyższy powiedział tak, że były zarzuty naruszenia pluralizmu mediów. Zdaniem Sądu Najwyższego to nie nastąpiło. A dlaczego? No bo istnieje w Polsce pluralizm mediów. Tyle tylko. Czy ten mechanizm był wykorzystany in concreto w tym wypadku procesie. I na podstawie tych przykładów, które kwestionowały jego prawidłowe wykorzystanie, a tego już kochany Sąd Najwyższy nie zechciał dopowiedzieć. I teraz, jeżeli wobec tego, nawracam do naszego wątku, jeżeli wobec tego później walidacja, ostateczne orzeczenie o ważności wyborów nastąpi przy tym poziomie wrażliwości na uchybienie rzetelności, no to ja już bym się bardzo, ale to bardzo martwiła. I jeżeli teraz pojawiały się przecież propozycje, żeby objąć nasze wybory monitoringiem międzynarodowym, tak, chyba OBWE, będzie objęte. Ale przecież oni na to zwracali uwagę, dlatego że w dotychczasowych wyborach, kiedy byli, oni wielokrotnie na to zwracali uwagę. Więc nie sądzę, że jeżeli by się teraz pojawili, żeby akurat im ten rodzaj staranności przeszedł nagle. Pani profesor, a taki drobiazg. Przed wyborami już kilkoma z rzędu robione były badania równe czasów dostępu polityków partii do no przecież to nie ma sensu robić, bo przecież wiadomo, że telewizja będzie miała to zupełnie inaczej podane. No w tej chwili to w ogóle przecież tak się porobiło, że gdy idzie o oddanie mediów publicznych w pacht służbie propagandowej i to propagandy prowadzonej przez establishment, przez większość, aktualną większość parlamentarną, aktualną większość rządzącą, jest ewidentne. Tym niemniej, ja bym, oczywiście, że badań takich w sensie, że ktoś będzie siedział ze stoperem, to nie ma sensu. Ale żeby z grubsza pokazać, jak to jest, dokumentować, bardzo warto. Dlatego, że w sytuacjach, w których później trzeba powołać się, nie wiem, no pisząc jakieś dokumenty, formułując zarzuty, występując przy jakichś procedurach, to wtedy dokument jest dokumentem. Zresztą ja tutaj akurat z pewnym optymizmem, dlatego że to taki trochę mój konik zawsze był, żeby wszystko dobrze dokumentować, ja w tej chwili widzę jedno. W tych wszystkich naszych protestach czy zaangażowaniu społecznym w krytykę istniejących porządków w państwie i kryzysu praworządności, z którym mamy do czynienia, ja obserwuję przy tym dosyć dużą staranność, gdy idzie o dokumentację. Oczywiście media elektroniczne bardzo temu sprzyjają, bo po pierwsze łatwo jest konserwować, łatwo jest to sprawdzić, ale to jest. Ale też łatwo raporty zmanipulować. Oczywiście.
Ale jedno, dobrze, no ale przynajmniej jest materia, no, więc, ale są przecież, no, i dlatego myślę, że z tego punktu widzenia, no to ja nie wiem, no, trudno mówić w ogóle przy tych sprawach o jakimś optymizmie, ale dobrze, że to jest, że można sprawdzić, bo jeżeli, bo nie ma nic gorszego, jak się mówi tak, zawsze wszystko, wszyscy, biedą. Nigdy, zawsze trzeba jakąś dokumentację przygotować. Brakuje pani Radia Wolna Europa? Radio France International, BBC, Głos Ameryki? Pan, ja akurat z racji tego, ja słuchiwałam Illo Tempore Wolnej Europy, ale nie powiem, żeby tak fanatycznie, bo jakoś to było w czasach, kiedy specjalnie się akurat, no, to mnie nie interesowało. Czy mi tego brakuje? Proszę pana, zmieniły się czasy. No tak. Zmieniły się czasy. Zmieniły się przede wszystkim media. My w tej chwili siedzimy w skromnie urządzonym studio, które ma, no, pewnych swoich i sponsorów. No i właśnie im dziękowaliśmy. I słuchaczy. I w jakiś sposób jesteśmy w nurcie pluralizmu, realnego pluralizmu medialnego. Wolna Europa była w sytuacji, kiedy istniała oficjalna, nawet nie tylko cenzura, ale zakaz prowadzenia tego rodzaju działalności, dystrybucji wiadomości. Znacznie trudniej było, nie było internetu. No tak. Nie było, no i tego wszystkiego, co się z tym wiąże. Więc ja myślę, że w tej chwili, no to raczej, myślę, należy się cieszyć, że to wszystko jest. Natomiast, a nie żałować, że akurat nie ma, no to jest przeszłość. No tak zadałam tylko pytanie. A nie, no, a ja też tak odpowiedziałam, ale odpowiedziałam na co? Znaczy, co bym zaakceptowała w swojej wypowiedzi? Proszę, ja nie chcę powiedzieć, że my jesteśmy szczęśliwi, bo mamy te wszystkie komputerowe zabawki, ale chcę powiedzieć, że jesteśmy w znacznie lepszym położeniu. Z tym, że jest zawsze coś za coś. Dlatego pan powiedział, że łatwo tym manipulować, a pewnie. Dlatego, że przecież jeżeli w tej chwili mamy do czynienia z wykorzystaniem dyskursu nie tylko jako nawet narzędzia poczciwej propagandy, ale wręcz ofensywy postprawdy, fejków, kreacji w ogóle nowej rzeczywistości, to jest konsekwencja. Z jednej strony mamy doskonalsze narzędzie obrony, ale jednocześnie mamy atak, to narzędzie jest narzędziem ataku, a przecież teraz jeszcze sztuczna inteligencja, ja też się zresztą bawiłam w te wykorzystywanie tych możliwości. Bardzo śmieszne rzeczy czasami wychodziły, ale proszę zwrócić uwagę, jakie to jest dla mnie na przykład, jaki to jest szalony problem. Po małej przerwie, technicznej przerwie, kto to był? Sztuczna inteligencja nam nawaliła. No właśnie, albo nam, albo ona ćwiczyła, ta sztuczna inteligencja ćwiczyła nasze możliwości i właśnie. I no, to jej się udało. No, ale po prostu wracam do tego, że... Mówiliśmy o fake newsach i pani powiedziała o sztucznej inteligencji, co pani ćwiczy. Ja jeszcze powiedziałam, że szalony kłopot ma prawo. Dlatego, że ja byłam wychowana w paradygmacie takim. No, są problemy społeczne, w związku z tym po to, żeby prawo mogło w skuteczny sposób odpowiedzieć na te wyzwania, prasa, media wskazują na rozchodzenie się jakichś rzeczy wymagających poprawy, rozpowszechnia się dyskurs, w tym dyskursie się wykuwają wiadomości, no i następuje optymalizacja działania. No dobra, ale my mamy teraz taką sytuację, że te wszystkie wynalazki prowadzą do wykreowania sztucznej rzeczywistości w interesie władzy, jaka by ona nie była. Ona sobie, to jest po prostu, bo to jest broń. Informacja jest bronią, jest siłą. Czy udzielę informacji, czy nie udzielę informacji? Czy wykluczę z dyskursu? Czy nie wykluczę? W związku z czym, jakby tu powiedzieć, mamy po prostu taki czas, że nasze tradycyjne narzędzia, na przykład to ja muszę tłumaczyć, że nie wystarczy mieć dobry nawet przepis, przepisy o tym referendum są prawidłowe, tylko że one wykorzystane w sposób
tak jak żeśmy mówili, manipulatorski, no mogą doprowadzić do zła. No więc trzeba ujawnić tą manipulację. Dlatego prawnik powinien, tak mi się wydaje, mówić o tym, objaśniać. Ja zresztą tutaj kłócę z moimi kolegami, dlatego że ja ciągle powiadam, że niezależnie od nauczania prawa, takie jakie ono powinno być i jakie głosi, że jest, trzeba ostrzegać i mówić, że prawo może być wykorzystane jako oręż w służbie zła. No dobrze, a oręż w służbie zła. Wychodzi prokurator na coś, co oni nazywają konferencją prasową, a dla mnie to jest przekazywanie informacji jednostronne, no bo jakoś inaczej mi się to wydaje, co innego to oznacza, te dwa słowa konferencja prasowa. Wychodzi prokurator i czyta wyrok, uzasadnienie wyroku i jednocześnie łamie prawo. No łamie, to bywa, ale prokurator przede wszystkim, ja powiem, ja zaraz do tego przejdę, ale z prokuraturą to jest jeszcze coś gorszego. Prokuratura została tak ustawiona, jeżeli chodzi o bodźce oddziałujące na ludzi, którzy są prokuratorami i działają jako prokuratura, że tak jak znowu, stary dowcip, u księgowej, księgowy pyta dyrektora, dwa razy dwa, to ile pan dyrektor sobie życzy, aby było? Otóż, a to jest wtedy, znaczy, że raz znaczy dwa, a raz nie znaczy dwa. I znaczy, jednych ścigamy, innych nie ścigamy. Jednych z całą surowością, drugich taką średnią surowością. I w związku z tym prawo, niezależnie od tego, że ono jest na papierze, to w standardzie, czyli w zachowaniu, ono się robi całkowicie nieprzewidywalne, przewidywalne. Dlatego, że jeżeli jest wykonywane w interesie władzy, no to wtedy mamy do czynienia z pewną nadwyżką. I teraz do tego pytania, które pan zadał. Wychodzi prokurator, czyta niezanonimizowany wyrok. Jest jeszcze może mu się jeszcze nawet poślizgnęło, ja nawet tego nie wykluczam, no ale ja doprowadzi do tego, że ujawnia, czego czynić nie powinien, dane personalia poszkodowanej. Ta akurat sprawa, o której mówimy i która w tej chwili jest dosyć medialnie komentowana, jest o tyle... Ona jest komentowana przez ministra sprawiedliwości. Ale proszę zwrócić uwagę, i to jest właśnie dobra sprawa z tego punktu widzenia, dwa razy dwa to ile ma być. Dlatego, że teraz odwróćmy sobie sytuację. Odwróćmy sytuację, tam doszło do szarpaniny, w czasie której usiłowano wyrwać torbę, no bo ona miała niewłaściwe emblematy. Torba była niewiele warta zresztą, a doszło przy okazji tam do zaśnienia palca, jakiegoś potłuczenia i tak dalej. Dobrze, torba była tęczowa. I teraz wyobraźmy sobie co innego. Ta torba nie jest tęczowa. Ta torba jest biało-czerwona i ma emblematy, no nie chcę akurat narodowe powiedzieć, ale powiedzmy, no nawet ma jakieś, no powiedzmy, kotwicę powstańczą, prawda? No to jest szorganie. Tak, no i przychodzi, przepraszam bardzo, właśnie, długowłosy chłopię przychodzi, prawda, z jakimś tęczowym emblematem i usiłuje, że tak powiem, szarpać, wyrwać. I teraz wyobraźmy sobie, jak zachowuje się wobec tego obecnie prokuratura. Przecież znów, ja nie mam żadnych... Mogę sobie wyobrazić, jak się zachowuje policja. Tak. A prokuratura? Podejrzewam, że tak samo. Otóż to. I teraz to mamy do czynienia właśnie z dwoistością standardu. Więc to jest pierwsza rzecz. A teraz ujawnienie tożsamości. Przecież jeżeli wobec tego mamy takie rozłupanie klienteli prokuratorskiej na jednych przyjemnych, a drugich mniej przyjemnych, lepiej traktowanych i gorzej traktowanych, to dziel i rządź, to znaczy zarządzanie strachem, zarządzanie siłą, ujawnienie danych poszkodowanego w takim wypadku ma określony skutek, tak samo jak z tym daniem kartek przy tym głosowaniu. Dlatego, że liczy się na to, że nieprzyjaźnie, przecież tam chodziło o uliczne zamieszanie, uliczne
no nie powiem walki, ale przepychanki. No, przepychanki. No więc były dwie grupy w stosunku do siebie wrogo nastawione. To wobec tego daje się tej grupie... Chyba jedna była wrogo nastawiona do drugiej, bo ta druga była chyba... Ale to okej. Okay. Dobrze, zróbmy sobie, utrudnijmy sobie zadanie. Dwie grupy są. Dwie grupy. I wtedy w takim wypadku dacie, bo jeżeli się da, dane dotyczące poszkodowanego z jednej grupy, tak żeby druga grupa widziała, to co to znaczy? To znaczy, nie mówi się zrób coś, ale ten, kto to umożliwia, liczy się przynajmniej z możliwością tego i nawet być może ma to w umyśle, może coś się stanie. A ja chcę powiedzieć, że w prawie karnym, i myślę, że prokurator to powinien wiedzieć, że wina umyśla, dolus eventualis, to polega dokładnie na tym, że co prawda ten skutek nie był zamierzony, ale liczył się z możliwością jego wystąpienia. No dobrze, a czy to nie jest podobne do kazusu chyba z grudnia szczecińskiego podania nazwiska. No ale przecież tam nastąpił straszny skutek. No właśnie. Dlatego, że tam podanie nazwiska osób, których dotyczył incydent, doprowadziło do samobójstwa młodego człowieka. No, i znów, przecież ta sprawa się, proszę pana, przecież ta sprawa się rozpłynęła. No, dlatego ją przywołuję, bo wydaje mi się, że ta sprawa się rozpłynęła. To jest tożsame. Nie, bo one są znaczy... podobne. One są podobne. Więc jeżeli wobec tego, ja znowu chcę powiedzieć tak, to zaczęliśmy na początku mówić o tym, o tej bipolarności podejścia do prawa. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli się tak podchodzi do prawa, o czym my rozmawiamy? My rozmawiamy o tym, że prawo jest ślepe na pewien typ identycznych zjawisk, tylko po prostu wektor jest ustawiony w inną stronę, bo podmiot jest nie taki. Są równi i równiejsi. I to nie ma prawa być tak w prawie. I do czego to prowadzi mnie z kolei do wniosku? No mam konstytucję z 97 roku. Mnie już zaczyna denerwować w tej chwili, jak ludzie mówią, bo my jesteśmy państwo prawa. Nie jesteśmy państwo prawa. Już dawno państwem prawa to przestaliśmy być już wtedy, kiedy przy wyborach dwóch panów polityków zadecydowało o zdarzeniu, które jest osią, podwaliną państwa prawa, o tym, że wybory nie wtedy, kiedy ustawa to wskazuje, tylko wtedy, kiedy ich wola polityczna o tym zadecyduje. To jest już złamanie. No oczywiście i to jest ewidentne złamanie. To jest ewidentne złamanie. A myśmy jako społeczeństwo się na to zgodzili. Kupili, myśmy to kupili. W związku z czym mogą łamać ale dalej. Ale proszę zwrócić uwagę, kupiła również opozycja wtedy. Bo miała w tym interes polityczny. I powiem szczerze, że mnie to wtedy no, wysoce nie odpowiadało to nastawienie. Dlatego, że z prawem niestety jest tak, że do niego trzeba mieć zaufanie. Jeżeli się to zaufanie się podważa, bo nam jest wygodniej, no to później nie powołuj się na zaufanie do prawa. I dlatego mnie to wszystko niepokoi. No, znaczy, znowu, to jest za słabe słowo. Hmm. Dlatego, że ja mam w tej chwili konstytucję, konstytucję jest wszystko w porządku, tylko praktyka jest niekonstytucyjna. I to praktyka niekonstytucyjna perfidna, dlatego że tu nie chodzi o złamanie, tylko czasami jest nieposłuszeństwo konstytucji polega na tym, że daje się opaczne, nieprawdziwe wypełnienie treścią niektórych przepisów konstytucyjnych i mówię, no przecież zgodne, bo tylko że treść była sfałszowana. Fałszuje się wzorzec, interpretacyjnie fałszuje się wzorzec. Czy to jest atrapizacja prawa? To jest, no to jest... Czy to jest po prostu łamanie prawa? Proszę pana, to jest tak, konstytucję można łamać, wydrążać, obchodzić i naginać. Każdy z tych czterech czasowników oznacza nieposłuszeństwo konstytucji w różnym stopniu, w różny sposób, ale za każdym razem jest to nieposłuszeństwo konstytucji. I jeżeli udajemy teraz, że tego nie widzimy... To znaczy, że nam to odpowiada. To znaczy, żeśmy się już urządzili w tym ciemnym miejscu. No tak, ale to znaczy, że jeżeliśmy się urządzili,
To znaczy, że akceptujemy to, że pan był już minister, może spokojnie podać informację o tym, że ktoś używa jakiegoś lekarstwa. Jeżeli na konferencji ministerialnej następuje tego typu zdarzenie, to to jest złamanie prawa i zresztą akurat no, tutaj taka odrobina niesatysfakcji, ale no, dobrze, że tak się stało. Proszę zwrócić uwagę, ostatnio mamy do czynienia z takim nagromadzeniem zjawisk, które jednak doprowadziły do pewnych pozytywów. Dano dymisję ministrowi zdrowia i słusznie, bo przepraszam bardzo, kręciolstwo to naprawdę trochę za daleko posunięte z tym, co on robił. Ja rozumiem, że on może mieć wgląd do materiałów rejestrujących. Ale eksperci twierdzą, że to nie może. Zaraz. Wgląd do tych celów, które mu są potrzebne do wykonywania jakichś tam zarządczych rzeczy. Może mieć, ale nie wolno mu tego podawać do publicznej wiadomości, to co on zrobił, bo jest co innego, że mogę zajrzeć, a co innego, że ja to publicznie urbi et orbi głoszę. Więc to był jedno, minister. Drugie, my mamy do czynienia znowu z policją, która idzie w zaparte, bo też robi najrozmaitsze rzeczy, których robić nie powinna właśnie, gdy idzie o wkraczanie w prywatność. No nie będę do tego wracała, było wielokrotnie, było nagłaśniane w mediach. Mamy ministrem sprawiedliwości horribile dictu, który za przeproszeniem toleruje coś takiego przy swojego, u swojego boku prokurator, który ujawnia... A może minister nie wiedział, że tego nie można robić? Wie pan co, ja bym tego nawet, wie pan mówi z pewną ironią, ale wie pan co, nie, mnie się czasami wydaje, że to chyba trochę tak jest czasami. Dlatego, że na przykład jeżeli chodzi o ministra zdrowia, to on robił wrażenie, że on naprawdę nie rozumiał, na czym rzecz polega. Bo to chyba jest tak, że jeżeli ktoś ma pewną kompetencję i władzę, to myśli, że jeżeli wobec tego ma cel, to cel uświęca środki. Jest takie hasło. Takie założenie. A jeżeli ktoś jest prymitywny i po prostu nie orientuje się, że nawet jeżeli ma się kompetencje do czegoś, to nie każdy środek realizujący tę kompetencję jest dopuszczalny, no to będzie wtedy robił takie błędy. To jest taki klasyczny błąd, z celu na środki wykładnia. A tego nie wolno. Ja pamiętam, że była chyba kiedyś jakaś taka sytuacja, w której... Już nie pamiętam, któremu ministrowi, więc już nie chcę konfabulować, któryś minister zażądał jakiejś informacji o jakichś sprawach, on może złożyć doniesienie do prokuratury, ale on nie może żądać, żeby jemu pokazano coś. I znowu, nie chcę dlatego, że znowu się wpakuję w jakieś polityczne aluzje, bo to oczywiście dotyczyło jakiejś takiej śliskiej sprawy z tego punktu widzenia. Zdaje się, że jakiś minister sprawiedliwości, który nie miał kompetencji, zażądał jakichś danych i nie powinien był tego dostać. A później zmieniono przepisy tak, że już teraz to można. Może dostać. No dobrze, ale przecież minister zmieniający prokuratora na stanowisku, który... No właśnie dalej ta sprawa tej... A ty tutaj teraz przesunięcia kompetencji. Kompetencji na to, żeby uchronić ewentualnie przy jakichś zmianach koniunktur politycznych, uchronić monopol wykonywania władzy w ramach prokuratury. No proszę pana, no znowu, no to jest taki greps polityczny, polegający na tym, ale właśnie dobrze, że ujawniamy to. To jest greps polityczny, polegający na tym, że się ciągnie władzę do siebie. Znów, to nie jest nic nowego. Na przykład wiem, że politologowie to bardzo często opisują sytuację, że takie testowanie siły to właśnie na tym polega. Przecież weźmy Amerykę, USA.
kiedy prezydent Trump, pamięci niezbyt sławnej jak na razie. Ale jeszcze się jeszcze, broni. Jeszcze o nim usłyszymy, tak, oj usłyszymy. Więc sprawy jakieś uregulował swoimi aktami, jakieś kwestie dotyczące wypychania za granicę imigrantów. No on testował granice wydolności systemu i był stop, powiedział jakiś z wysokiej rangi sąd. Bo jeżeli mamy wtedy niezależną władzę, która jakąś, która z kolei ma kompetencje do kontroli i ona powie stop, to jest dobrze. Tylko że teraz, jeżeli ta władza, która ma uprawnienia do kontroli egzekutywy, bo to najczęściej egzekutywa ma takie zapędy. Jeżeli wobec tego ta niezależna władza albo się boi, bywa tak, ludzie się boją, no a ta moja cytowana przeze mnie pani, ja powiedziała, no jak ja napiszę, że nie wezmę karty, to będą wiedzieli, że no ja właśnie. Tak głosowałam. Mhm. No z punktu widzenia, a ja na to mogę tylko rozłożyć ręce, no trudno droga pani, ale przecież to samo sędzia. Ja teraz dawałam taki przykład, bo mnie się zdarzyło w życiu, naprawdę. Ja byłam kiedyś sędzią w Naczelnym Sądzie Administracyjnym i byłam przewodniczącą w czasie postępowania. Patrzę ja, na salę wchodzi trójka na czarno ubranych, no tacy antyterroryści, jacy nie byli zamaskowani, ale na czarno. Z bronią. No nie wolno. No więc, no, prawdę powiedzieć, wywaliłam ich z tej sali, ale dlaczego oni weszli? Dlatego, że przypuszczali, nie ma obowiązkowego stawiennictwa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. A oni przypuszczali, to była jakaś sprawa celna, że delikwent, którego szukali, przybędzie, no i go capną na gorącym, znaczy nawet nie na gorącym uczynku, no ale fizycznie go złapią. No oczywiście to, na to wszystko nie liczyli, ale proszę zwrócić uwagę. Później ja przerwę ogłosiłem, idę do straży. No i pytam, proszę pana, no, po to pan stoi, żeby mi takiego numeru nie robić. No pani sędzio, no przyszedł z bronią. Ja mówię, przecież nie będzie strzelał. No nie, no ale jak przed bronią, no to widocznie ma prawo. Widocznie ma prawo. I to jest problem. Wchodzi policja do gabinetu lekarskiego w czasie pełnej gali. No widocznie ma prawo. I tutaj dochodzimy do tego, no jak jesteśmy niewykształceni, nie mamy poczucia suwerenności w swojej kompetencji, lekarz, sędzia, no to przyjdzie kapitan Skepynik, tylko że przyniesie nam kij bejsbola i powiemy, no a bejsbola to nie ma rady. Nie może. Mhm. Ale to jest dramatyczne. Dlatego o tym opowiadam. Bo to świadczy o tym, że my nie to, żeśmy się już urządzili tam w tej czarnej, co nie, pani mówiła. To jest inna historia. Tylko, że to jest, my się po prostu boimy. To znowu jest chyba troszeczkę też inaczej. To jest mnie, psychika? Przepraszam, to taka uwaga troszkę historiozoficzna. Mnie się wydaje, że tu nam się odciska negatywnie okoliczność, że w XIX wieku, kiedy kształtowała się wszystko nowoczesne. No państwo, tak. Sądy, no, narody w ogóle, obywatelskość, bo nie w sensie, było. Że prawo mnie chroni. No przecież proszę, sprawa Dreyfusa. No po tych wszystkich, no przecież to się toczyło, to było mocowanie na rękę. Mówimy o takim filmie Polańskiego. Bardzo dobrze to jest pokazane. Jeden sąd tak, drugi sąd tak. To no, ostatecznie on zwyciężył, tylko jakie to było gorzkie zwycięstwo, prawda? Ale myśmy tego wszystkiego nie przeżyli. Dlatego, że nie mówię o sprawie Dreyfusa, tylko o sądy, partie polityczne, bo u nas to wszystko było przyćmione przez walkę niepodległościową. To nie w tym sensie, żebym ja to deprecjonowała, tylko w sensie takim, że nikt się nie zastanawiał, że
państwo trzeba szanować i sądy trzeba szanować, bo te sądy były carskie, te sądy były pruskie. W związku z tym, no owszem, szukali sprawiedliwości. Drzymała szukał sprawiedliwości. Ale jak trzeba było trochę pieniędzy zorganizować na działalność, to marszałek. Marszałek to zorganizował. No, chcę powiedzieć, że jakby tu powiedzieć, to śliczne, jakby tu powiedzieć, później Stalin zdaje się też zasłynął jako, że zdobywał w ten sposób, że tak powiem, środki na działalność rewolucyjną. No ale dobrze, ale mówmy o tym, dlatego że życie nie jest czarno-białe. Życie i działanie państwa wykuwa się w takich, no właśnie, mocowaniach na rękę. A nas nikt nie przekonał o tym, że w ogóle na rękę się trzeba z władzą nie strzelać, nie podkładać bomby, tylko trzeba się siłować na rękę, a przede wszystkim na głowę, na rozum. No dobrze, to czy stosowanie zasady, Mariusz Janicki i Wiesław Włodyka książkę opublikowali świeżutko, ciepło, o symetrystach? Symetryści. Mnie się wydaje, że symetryzm nie jest, proszę pana, jeżeli mówimy o pasztecie z pół konia i pół zająca, to będzie pasztet mieszany. To będzie pasztet, ale dalej mięsny. Ale to, czy pan tak myśli o symetryzmie, czy też myśli pan o czym innym? Myśli pan o tym, że pasztet składa się z mięs różnego rodzaju, ale we właściwych proporcjach. Otóż, jeżeli to jest mięso, symetryzm. To nie jest symetryzm. We właściwych to jest proporcjonalność. Dobra. A symetryzm to jest papałam. Pół konia, pół zająca. I więc i te wszystko, to odium, które jest związane z pojęciem symetryzmu, łączy się właśnie z tym, tą opatrznością traktowania jako równe coś, co nie jest równe i co musi być zrównoważone wielkością. A musi to być tak traktowane? Musi. Musi, to jest w nowoczesnym prawie. Znów, przepraszam, to tak może ja się troszkę rozpędzę. Otóż to jest jeden z najciekawszych wątków, moim zdaniem, w prawie. Proporcjonalność, nie bipolarność albo, tylko proporcjonalność, ważenie. Otóż w naszej konstytucji równość to nie jest, wszyscy mamy jednakowe żołądki. Tylko równość to jest równoważność, czyli że dla danej kwestii, którą się zajmujemy i w której musimy oddać sprawiedliwość komuś, nierówne się traktuje nierówno, a równo traktuje się jednakowo. Czyli tu nie ma miejsca na ten symetryzm pół konia, pół zająca. Natomiast proporcjonalność to jest ważenie. Tak długo sypiesz na te szalki, w zależności od tego oczywiście, co ważysz, żeby ci stanęły te szalki w równowadze. To jest bardzo trudne, bo to jest istota na przykład sądzenia. Na tym właśnie polega. Stąd szale. Tak, szale. Sypać, żeby ustanęły równo. I a to jest po pierwsze trudne, po drugie niezrozumiałe. Ja na przykład nawet znam sędziów, którzy potrafią mi argumentować na przykład, że równość w konstytucji to znaczy jednakowo, taka ta równość, taka każdemu, że tak powiem, ta chochla jednakowo na talerzyk. No więc tegośmy się nie nauczyli. Tego uczy zarówno system Rady Europy, Konwencja Europejska, jak i system europejski, prawo unijne. Tam bardzo mocno sprawa proporcjonalności jest niezwykle mocno wpasowana w ogóle w funkcjonowanie mechanizmów zarówno TSUE, Trybunału Sprawiedliwości, jak i Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. My w tym jesteśmy kiepscy. To nam troszkę umyka. Ale może to jest dlatego, że uważamy, że jak się posadzi eksperta prawnika i kogoś, kto
gada od rzeczy, ale gada dużo. No proszę pana, no dobra, no pan postawił, weźmy sprawę, dobrze, zostawmy tych nieszczęsnych prawników. Niech pan weźmie lekarza, weźmie pan antyszczepionkowca nawiedzonego i weźmie pan lekarza epidemiologa. Usadzi ich pan przed tym. No i jest symetryzm. I symetria. Nie. No przecież, no, ale z prawnika... Prawnik ma ten sam problem. Ja przyznam, czasami przecież ja bywam tu i owdzie. Prawda, że ja już też, ja sobie wyprosiłam tego rodzaju traktowanie, bo ja tłumaczę dziennikarzom, że wtedy na czym polega problem. Ja staram się, przecież rozmawiając z panem, tłumaczyć ci, którzy nas akurat słuchają. Jeżeli ja muszę się jeszcze bić, krótko mówiąc, z partnerem do dyskusji, no to ja marnuję czas, bo ja tu muszę z jednej strony, tu muszę z drugiej strony i ja działam nie w interakcji z jedną osobą, tylko się jeszcze biję, opędzam się od tych nonsensów, no, które mi tutaj funduje jakiś, no powiedzmy, współsiedzący. No. To dla mnie to jest po prostu... A wie pana, jest jeszcze bardzo trudno powiedzieć, no co ja mam powiedzieć, dajmy na to, jest pan ignorantem. No. Wie pan, często akurat takie sytuacje spotykają prawników, dlatego że sadzają im polityków. No naprawdę. No, czasami się zdarza polityk, który jest prawnikiem. Proszę pana, to nie wynika, dlatego proszę pana, nawet Lenin doktorem, też był prawnikiem. Doktorem ale prawa. Zawsze daję ten przykład z Leninem, dlatego że dla mnie Lenin jest upostaciowieniem instrumentalnego obchodzenia się z prawem. No zresztą nie muszę już chyba tego naprawdę udowadniać. I otóż, jakby to powiedzieć, to właśnie tak jest. Dla polityka, prawnika polityka, prawo jest tylko narzędziem. Dla prawnika, no, szanującego swój zawód, prawo jest też narzędziem układania stosunków w społeczeństwie, ale nie w służbie akurat swojego interesu partyjnego. Co możemy robić, żeby przekonywać nas samych do tego, że jednak musimy znać prawo i musimy go przestrzegać i wymagać od innych. Wie pan, no, bardzo proste, no, siać i wałować, tak jak jest strzyc i wałować, te trawniki angielskie, czytać. Starać się zrozumieć. Czyli jeszcze czytać i ze zrozumieniem. Się inaczej nie da. Czytać ze zrozumieniem i znów, ale również gadać. Przepraszam, trochę tak jak my w tej chwili gadamy, bo przecież my gadamy na sobie. Ale dlatego starałem się, żeby pani przyjęła moje zaproszenie. Proszę pana, to proszę bardzo. Stara jestem, specjalnie się nigdzie nie pcham. Jeżeli ktoś chce, to proszę bardzo, chętnie służę. Mam wrażenie, że mam do zaoferowania ludziom jedno. Takie, chciałabym przekonać, że to, co nas w prawie intryguje społecznie, to, że to jest mechanizm. Ten mechanizm jest złożony. Możemy na ten mechanizm teraz patrzeć, rozbijając go na śrubki, mówiąc, ta śrubka jest tu, to jest i tak zbudowane. Możemy patrzeć na to, co przeszkadza temu mechanizmowi, żeby on się kręcił. Albo tu masz ząbek wyłamany, w związku z tym to kółeczko zębate nie zaskakuje, nie kolaboruje z drugim kółeczkiem zębatym. I otóż tego rodzaju eksplikacja to jest moja specjalność. Jeszcze moją specjalnością jest jeszcze jedno, błędologia. Ja chodzę i opowiadam, że prawo to nie jest tak, to nie wystarczy powiedzieć, że mam prawo na papierze abstrakcyjne i potencjalne i wobec tego jest wszystko cudownie. Tak się tłumaczył polski rząd, jak mu w Brukseli powiadają, że coś źle chodzi tak naprawdę. Bo źle chodzi sytuacyjnie i efektywnie w efekcie. Natomiast oni ciągle opowiadają, że jest na papierze, czyli abstrakcyjnie i potencjalnie. No i tak sobie rozmawiają jak gęś z prosięciem. No to ujawnienie tego właśnie, tego założenia, dlatego że to założenie, że nie tylko potencjalnie, abstrakcyjnie, ale i sytuacyjnie i efektywnie, to jest typowe dla prawa europejskiego, prawa unijnego. No to w związku z tym, jako stary belfer, no między innymi o tym właśnie opowiadam. No. Mój Boże, ja, można ale znowu kiedyś na wyrokami, to wyrokami można sobie było podbić płaszcz. Delię, no to zwracam uwagę.
Tak, Trybunał Konstytucyjny, ten, w którym przyszło mi 9 lat orzekać, powiedział nie tak dawno w dwóch orzeczeniach. Jednym powiedział, że nie trzeba wykonywać orzeczeń TSUE, czyli Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. W drugim powiedział jeszcze coś lepszego, mianowicie, że, bo to było na tle prawa do sądu, że prawo do sądu w Konwencji o Podstawowych Wolnościach i Prawach Człowieka jest sprzeczne z polską konstytucją. Jerum, jerum, no ładnie wyglądamy w tym. I że nie, też wyroków nie trzeba wykonywać. No więc dokładnie postawa pana Łaszcza. No właśnie, a myśmy międzynarodowe porozumienia podpisali, że wszystkie organy państwowe, również Trybunał Konstytucyjny, musi honorować, bo to nie o to chodzi, żeby wykonywać, honorować te wyroki, w zależności od tego, co one tam powiedziały. A to nie przypadkiem prezydent Kaczyński podpisywał? Ja już nie pamiętam, no zależy które. No, prezydent Kaczyński tak, to Lizbona. 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 Mhm. Lizbona. Nie, ale ja mam na myśli traktat przystąpienia, bo to w tym się mieści akurat te zasady. To było trochę wcześniej. No tak, to było parę lat wcześniej. Czy jest szansa na to, że będziemy wykonując prawo i wykorzystując prawo, mogli wrócić do państwa prawa? Ze sprawiedliwością, ale bez prawa i sprawiedliwości. To znaczy, prawdopodobnie będziemy to kiedyś, wtedy kiedy zajdą odpowiednie, pojawią się odpowiednie koniunktury, nie wiem kiedy, prawdopodobnie i tak trzeba będzie zacząć to robić, wcześniej czy później. Kiedy, nie wiadomo. Z jakim skutkiem, nie wiem. Dlatego, że przecież trudno liczyć na to, że kiedykolwiek polityka przy tym stopniu zepsucia, z którym mamy w tej chwili do czynienia, uwolni nawet tych, którzy chcą przywracać praworządność, od konieczności dokonywania politycznych kompromisów. No, najpierw trzeba zrobić ustawę, później trzeba zmienić na przykład na obsadę chociażby prokuratury. Trzeba w odpowiedni sposób przemodelować sposób powoływania sędziów i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko bardzo długie procesy. One będą trwały. Więcej, może się okazać, że nawet coś się chce zrobić, a czegoś nie można zrobić dlatego, że nie ma ludzi do tego, żeby to zrobić. Także pan pyta o to, czy będziemy mieli taką szansę. Szansę będziemy mieli, ale co z tej szansy wyjdzie, no to ja nie wiem. W każdym razie ja bym przestrzegała, bo ja na przykład nie lubię mieć takiej sytuacji, w której ja się będę nadmiernie na coś cieszyła, będę sobie brała tylko optymistyczne scenariusze. Raczej bym proponowała moderować oczekiwania w tym względzie. No tak, bo ci, co chcą wygrać wybory i utrzymać władzę, chcą jedni, a wygrać wybory i pozyskać władzę chcą drudzy. Ale ci, co chcą ją pozyskać, w dużym stopniu chcą pokazać, że ci, którzy ją mieli, mają do tej pory, że oni popełniali błędy i my za te błędy rozliczymy. Proszę pana, no za głupstwa królów płacą ich narody. Nigdy żadne rozliczenie w historii i nie mogło być całkowicie zrealizowane i chyba nie należy nawet tak mieć takich nadziei za dużych. W związku z tym być może wielu się upiecze. Być może w stosunku do wielu będzie działanie takie, jak to było na przykład, kiedy chciano ukarać mafiozów. Nie można ich było skazać za to, co naprawdę robili, przeskrobali, ale może na przykład okazuje się, że mieli bałagan w księgach buchalteryjnych ci mafiozi i za to byli odpowiedzialni. Ja przecież nie wykluczam też i takich scenariuszy. Różnie może być. Na pewno należy jedno. Zresztą ja mówię to wszystko z punktu widzenia, ja jestem prawnikiem. I chcąc zachować wierność swojemu métier, ja powiadam w ten sposób, no raczej nie przewiduję robienia tak zwanej atrapizacji. Znowu z mojego punktu widzenia to jest niedopuszczalne. Jakkolwiek ja rozumiem, po pierwsze mechanizmy, społeczne oczekiwania, tak. Ja to rozumiem, ale to wobec tego nie proście mnie do ich realizacji. To jest wobec tego zadanie polityków
i też żeby się nie zapędzili za nadto, bo jak się zapędzą za nadto, to później będą w strachu, będą się wahadło będzie leciało w dwie strony i na pewno się dla nich źle skończy, bo oni spotkają się z rozczarowaniem publiczności. Inna jest optyka polityka. A zresztą, a ja myślę w ten sposób. Ja tak nawet wspomniałam w takiej rozmowie przed naszym spotkaniem, że problemem w naszym dyskursie jest to, że wszyscy uczestnicy chcą za wszelką cenę każdemu uczestnikowi dyskursu narzucić swoją rolę i swój punkt widzenia. Ja powiadam, ja jestem prawnikiem. Ja wykonywałam funkcję sędziego. Mając szacunek dla tego, co ja sama robiłam i robiłam to z pełnym przekonaniem, nie mam zamiaru w tej chwili wkładać frygijskiej czapki i ogłaszać się rewolucjonistką. Ja na pewno powiadam przywracanie praworządności z maksymalnym poszanowaniem prawa. A jeżeli się nie uda, to ja powiadam trudno. To niech się wobec tego teraz, no może kto inny ma lepszy pomysł. Może będzie miał lepszą koniunkturę, może, przecież też tak samo nie możemy wykluczyć. Przywracanie praworządności, no to znaczy to źle brzmi przywracanie tej tak zwanej sprawiedliwości ludowej przybiera bardzo różne formy. Trójki sędziowskie, jak to było? Słucham? Trójki sędziowskie, jak to było w... Nie, to chodzi o co innego. To chodziło, mój Boże, to jest problem taki, że tu Pan czyni aluzję do sądów, które w czasach stalinowskich dokładnie. Nie były obsadzane przez zaufanych sędziów, którym można było wierzyć, że we właściwy sposób będą wykonywali ludową sprawiedliwość. Otóż ja bym nie chciała, żeby i bym nie namawiała jakichkolwiek sędziów u nas, żeby chcieli zasiadać w trójkach sędziowskich tego typu. Dziękuję bardzo. Pani profesor Ewa Łętowska była gościem programu Goście Szczepańskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani profesor. Dziękuję panu. Reset Obywatelski.